historia parafii ewangelickiej w Mieroszowie. Dzisiejszy kościół katolicki był w posiadaniu gminy ewangelickiej. Pierwszym kaznodzieją ewangelickim w Mieroszowie był pastor Andreas. Najprawdopodobniej już w 1530 roku odprawiano w Mieroszowie pierwsze msze luterańskie, a więc zaledwie 13 lat po ogłoszeniu przez Lutra jego 95 tez. Od 1564 roku do końca XVI wieku wiarę luterańską przyjęło bardzo wielu mieszkańców Mieroszowa. Katolicy wówczas byli w mniejszości. Jednak zwrot przyniosła kontrreformacja. W 1632 roku sprzymierzeńcy Szwedów, wojska brandenburskie, a następnie saskie, wkroczyły w granice Dolnego Śląska, który stał się miejscem zmagań wojsk protestanckich i katolickich. Choć działania wojenne nie dotknęły Mieroszowa, to jednak odbiły się na gospodarce całego Śląska. Po zawarciu pokoju westfalskiego pomiędzy cesarstwem a Szwedami w 1648 roku część protestantów czeskich znalazła schronienie w dominium mieroszowskim. Załogi szwedzkie na Śląsku przebywały jeszcze przez 2 lata i choć gnębiły one miejscową ludność kwaterunkami i kontrybucjami, to jednak chroniły one wiernych ewangelickich przed prześladowaniami religijnymi. Po ustąpieniu Szwedów cały Śląsk objęła kolejna fala reakcji katolickiej. W styczniu 1653 roku ówczesny starosta świdnicko-jaworski wydał rozporządzenie o wygnaniu z podległego mu terenu duchowieństwa protestanckiego. Na mocy tego rozporządzenia w 1654 roku odebrano wiernym ewangelickim w Mieroszowie świątynię i przekazano ją katolikom. Jednak katoliccy proboszczowie czasami udostępniali protestanckim nauczycielom w Mieroszowie gmach kościoła, aby mogli oni odprawić mszę ewangelicką. Okoliczni protestanci, ukrywając się po lasach i górach, słuchali kazań tzw. predykantów leśnych, pastorów ewangelickich. Działo się tak m.in. w okolicach Sokołowska, Gaju i Białego Kamienia. Mimo że tropiono ich za wzięcie i bardzo surowo karano, to jednak nie rezygnowali oni ze swych religijnych praktyk. Po ponownym wkroczeniu wojsk szwedzkich na Śląsk w 1706 roku reakcja katolicka osłabła. Dwór cesarski musiał pójść na ustępstwa. Nie zadowolił w pełni ani protestantów, ani katolików. Brak kościoła ewangelickiego w Mieroszowie był bardzo odczuwany przez wiernych. To skłoniło ich do zwrócenia się w 1709 roku do komisarza króla szwedzkiego, aby pozwolono tu wybudować ewangelicką świątynię. Jednak bezskutecznie. W 1740 roku rozpoczął swe panowanie nad Prusami Fryderyk Wilhelm II, proklamował on pełną tolerancję religijną w swym kraju, wykorzystując zamierzchłe roszczenia do skrawków Śląska. Wkroczył na jego teren i w ciągu zaledwie paru tygodni zajął całą tę prowincję. Na te wydarzenia Maria Teresa Cesarzowa Austriacka odpowiedziała wojną, która zadecydowała o losach wojny austriacko-pruskiej. Na mocy traktatu pokojowego podpisanego w 1742 roku we Wrocławiu Prusy otrzymały prawie cały Śląsk. Dzięki tym wydarzeniom i osobie Fryderyka Wielkiego udało się ewangelikom uzyskać pełnię swobód religijnych. 14 stycznia 1742 roku została przekazana do wiadomości publicznej zgoda na budowę ewangelickiej świątyni w Mieroszowie. W pełni swobód religijnych jako miejsce wybudowania świątyni wybrano posiadłość Kirchnera, który do tej pory pełnił rolę ogrodu ówczesnego burmistrza Mieroszowa. Z wielkim zapałem rozpoczęła się budowa ewangelickiej świątyni, której budowa trwała niespełna 8 miesięcy. 17 sierpnia 1742 roku poświęcono budowlę, a w październiku doczekała się ona swego pierwszego pastora, George Elsnera.
który już w 1744 roku mógł się wprowadzić do nowo zbudowanego domu parafialnego. W 1757 roku ukończono budowę szkoły ewangelickiej. Kościół pierwotnie był drewniany, jednak dla uczczenia jubileuszu stulecia parafii ewangelickiej w Mieroszowie postanowiono kościół gruntownie odnowić, który miał drewnianą dzwonnicę. W latach 1876-77 przeprowadzono budowę masywnej, ceglanej dzwonnicy, w której zostały zawieszone trzy nowe dzwony. Z budową dzwonnicy wzmocniono mury graniczące z wieżą i tym samym świątynia nabrała nowego wyglądu, kościół z muru pruskiego, dzwonnicą z cegły. W roku 1891 rozpoczęły się na nowo prace budowlane. Na miejscu starego kościoła zbudowano z cegły nową, okazalszą i wspanialszą świątynię, założoną na planie krzyża greckiego. Przez następne lata kościół ten spełniał swe podstawowe zadanie, a mianowicie był świątynią wiernych ewangelickich. Zmiany nastąpiły dopiero po zakończeniu II wojny światowej, gdyż tereny obecnej gminy Mieroszów, podobnie jak i prawie całego Dolnego Śląska, opuścili jej dawni mieszkańcy. Wraz z nimi odeszło wyznanie ewangelickie, tym samym kościół z roku na rok popadał w ruinę. Jednak ze względu na duże niebezpieczeństwo i mocno posuniętą dewastację obiektu, postanowiono go pod koniec lat 70. wyburzyć. Na jego miejscu wybudowano parking. Do dnia dzisiejszego zachował się tylko dom parafialny, dawna pastorówka, oraz dawna szkoła ewangelicka, obecnie domy mieszkalne.